W środę 15 czerwca odbyła się 22. sesja Rady Miejskiej Będzina. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Łukaszowi Komoniewskiemu z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2015 rok. Głosowanie poprzedzone było wysłuchaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Będzina. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za 2015 rok oraz wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie panu Łukaszowi Komoniewskiemu, prezydentowi miasta Będzina, absolutorium za 2015 rok. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Będzina głosowało 21 z 23 radnych. Co warto podkreślić, podczas głosowania nie było żadnego głosu sprzeciwu. Chcieliśmy w imieniu wszystkich radnych, jak i mieszkańców naszego miasta podziękować serdecznie prezydentowi miasta Będzina, który rokrocznie zmienia nasze miasto. Widzimy wkoło, obserwujemy, iż to miasto rozwija się prężnie i to tak naprawdę w każdej dziedzinie. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować i pogratulować prezydentowi, pani skarbnik oraz całym służbom finansowym miasta Będzina. Prezydent Łukasz Komuniewski w pełni zasłużył na udzielenie absolutorium. A dlaczego? Obejrzyjcie się Państwo dookoła. Widać te wielkie zmiany, które nastąpiły w naszym mieście królewskim Będzinie. Dużo zabaw dla dzieci, młodzieży. Wspaniałe inwestycje. Przedmiotem obrad w środowej sesji były również m.in. zadania remontowe i inwestycyjne w będzińskiej oświacie w 2016 roku oraz informacja prezydenta miasta z pobytu delegacji władz samorządowych miast partnerskich podczas ostatnich dni Będzina.